Witajcie serdecznie, z tej strony LEGOfanka. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam magazyn LEGO Jurassic World numer drugi na 2021 rok. W środku jest laboratorium doktora Wu, saszetka z kartami oraz limitowana karta. Jeśli chodzi o cenę, to jest to 15 zł bez jednego grosza. Premiera była tydzień temu, 4 marca. Nagrywam z opóźnieniem ze względu na to, że miałam próbne matury i nie byłam w stanie wcześniej. Opakowanie jest tutaj wyjątkowo inne niż zawsze, bo otrzymaliśmy taką saszetkę wielokrotnego użytku. Nie trzeba jej wyrzucać, można do niej włożyć gazetkę. Jeśli chodzi o te saszetki z kartami, to tutaj jest miła niespodzianka, bo zmienił się materiał, z którego są produkowane i w dotyku są bardziej papierowe, na pewno się już tak nie błyszczą. Do zebrania są 202 karty. Zwykłych jest 41 kart dinozaurów, 27 kart postaci, 36 kart akcji. Są również karty specjalne. To jest egzemplarz nie przeznaczony do sprzedaży, tylko do promocji. W środku chyba powinno być 5 kart. Pierwsza to jest fragment układanki. Następnie mamy zbliżenie. Napad Galima, to jest karta limitowana, zobaczcie jak się pięknie błyszczy. Kolejna karta Simon Masrani oraz Tygimioloch. I tutaj jest taka malutka broszurka z zasadami gry. Do magazynu została dołączona również karta limitowana, którą dostaniecie tylko i wyłącznie tutaj. Kolejny numer, 6 maja, będę wtedy pisać maturę z angielskiego podstawowego. Dodatkiem będzie Owen oraz Młody Raptor. 31 klocków, w tym helikopter. Owena już mam w kilku wersjach, ale myślę, że zawsze miło dostać kolejnego dinozaura. Ich nigdy nie za wiele. Laboratorium może nie należy do największych, ale jest tutaj tyle fajnych, wartościowych elementów. Sami zobaczcie, mamy ekran komputera i klawiaturę. Element będący prawdopodobnie bursztynem, w którym jest zawarty jakiś owad. Mamy szczepionkę przeciw COVID-19, tak szczerze to jakąś strzykawkę. Dinozaura wygląda niczym jak Raptor Blue, jak była malutka, ale może to być każdy inny raptor, jest tutaj duża dowolność w interpretacji. Jeśli chodzi o doktora Wu, to on ma w rączce jajeczko, z którego wykluje się niebawem młody dinozaur. Zaraz Wam pokażę z bliska tą figurkę. Doktor Wu nie wygląda na zafascynowanego. Jego eksperyment prawdopodobnie wyszedł spod kontroli, a jego minka pokazuje przerażenie. Włoski bardzo fajne, podobne miał Cyrus Borg, także możecie je wykorzystać do tej figurki, jeśli robicie na przykład customa. A z drugiej strony jest on pewny siebie, zadowolony. Moim zdaniem dużo ciekawsza jest ta przerażona minka i można z nią zrobić więcej zdjęć lub jakichś filmików poklatkowych. Magazyn jak najbardziej zasługuje na rekomendację. Jest to jak dla mnie jeden z najlepszych magazynów LEGO Jurassic World od samego początku. Figurka, dinozaur, komputer, jajko, szczepionka przeciw COVID. Tutaj jest wszystko, co się przyda prawdziwemu maniakowi LEGO. Także jak najbardziej polecam i zapraszam do kiosków. Magazyn już tam znajdziecie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!